Kołakowska. Baczność. Nie rzuci w ziemi skąd nasz lud. Nie damy pogrześć mowy. Polski by naród, polski lud. Królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg. Do Ciebie, Panie, gdzie ja wychodzę, głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochaną, w Troję rozdartą i w morzu krwistą Panu. Niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona. O to Cię prosi z głębi duszy, Panie, ojczyzny ku nam wyciągnie ramiona. Polacy, nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Wielokrotnie podejmowali wysiłki, by odzyskać upragnioną wolność. Najpierw ogromne nadzieje wiązali z osobą Napoleona, służąc w regionach polskich na obcych ziemiach. Tysiące młodych chłopców oddało życie, walcząc o to, aby spełnił się pisem o wolnej Polsce. Z miłości do ojczyzny powstała pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”. Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła, poznali ją żołnierze, wiara się skupiła wokoło mistrza. Wspominają sobie wówczas okropny, kiedy na ojczyznym grobie zwrócili tę piosenkę i poszli w kraj świata i słowo znana piosenka ku niebu płynęła. Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła. Klęska Napoleona nie zniszczyła nadziei na odzyskanie niepodległości. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Polacy, mogli przeciwstawić się potęgę Saratu. Inicjatorami tej walki byli młodzi patrioci, żołnierze szkoły podchorążym pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego. Utworzone w 1815 roku Królestwo Polskie było całkowicie zależne od Rosji. Symbolem uzależnienia był nawet godło królestwa, czarny dwukrotny orzeł, godło Rosji z orłem białym na piersi. Oto car Rosji, będący jednocześnie królem Polski. Dał on Polakom konstytucję, ale wcale nie zamierzał jej przestrzegać. A to wielki książę Konstanty, brat cara, rządził Polakami wielu dni. Był także naczelnym wodzem polskiej armii. Uwielbiał defilady wojskowe. Polacy, którzy starali się o odzyskanie przez swój kraj niepodległości, byli prześladowani i skazywani na wieloletnie więzienie. W tej sytuacji nie zostało im nic innego, jak tworzyć tajne związki, które miały przygotować powstanie przeciwko zaborcy. Takich tajnych organizacji było wiele. Jak muzykę założył podwycelany szkoły podchorążych w Warszawie. W lipcu 1830 roku wybuchła we Francji rewolucja. W sierpniu tego samego roku Belgowie wywalczyli niepodległość. Wobec tych
wojsk do stworzenia rewolucji we Francji podjęli decyzję o zniesieniu powstania w Warszawie. Na czele spiskowców stanął podporucznik Piotr Wysocki. Następcy chcieli schwytać wielkiego księcia Konstantego, ale wykroczył i przegrał za nowy terenuś w Warszawie. Sejm Królestwa Polskiego ogłosił detronizację Sarajewo Królowa Polski. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. W czasie tej wojny stoczono wiele bitew. Największa rozegrała się pod Grochowem. Polakom udało się powstrzymać armię rosyjską i upłynąć im marsz na Warszawę. Powstańcy nie miały przegranej wojny. Główną przyczyną klęski było brak wiary w zwycięstwo. Naczelni wodzowie, zwani dyktatorami, bardzo często się zmieniali. Żaden z nich nie wierzył w sukces. W każdej chwili gotowi byli na kapitulację. Dowodząc armią, prowadzili jednocześnie z Rosjanami grupowania w celu zakończenia wojny. Choć byli i tacy dowódcy, jak generał Józef Staniński, którzy ani musieli kapitulować i walczyli do końca. Powstanie poniosło jednak klęskę, a wielu Polaków musiało wyemigrować z kraju, by nigdy do niego nie powrócić. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnosząc ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęsknię, Panie, do kraju tego, gdzie wino jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bociane, bo wszystkim służą. Tęsknię, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznania. Bądź pochwalony. Tęsknię, Panie. W roku 1863 wybucha kolejne powstanie. Był taki rok, rok 63, zmierzył się styczeń. Poszli niepomni, przez stronę obliczeń, poszli walczyć najgodniej i najprościej. Życie położył przy budowie dzieła, które symbolizowało wskrzeszenie wolności. Krzyknął światu, Polska nie zginęła. Dzieci, był taki rok, rok 63, bój beznadziejny, odwaga bez miary. Przez krew, łzy, drogę Amazona, był przedostatni etap, próba wiary. Aby wiąc dzisiaj, że Polska wolna. W 1831 roku Rosja stłumiła Polski zryw niepodległościowy, zwany powstaniem listopadowym. Polska nadal pozostała poprzez zaborami. Rosło nowe pokolenie, czekające na okazję, by ponownie chwycić za broń i walczyć o niepodległość. W 1856 roku Rosja przegrała wojnę zwaną wojną krymską. Imperium Rosyjskie okazało się kolosem na glinianych nogach. Polaków stopniła nadzieja na odmianę ich losu. Dla uspokojenia nastrojów car przysłał do Królestwa Polskiego Aleksandra Wielopolskiego, który był zwolennikiem ugody z Rosją. Miał on dopilnować, by nie wszczęto kolejnego powstania. Dla Polaków można wszystko. Z Polakami nic. Zaprowadzę tu porządek. Uspokoję rodaków. Nauczy ich posłuszeństwa wobec władzy i przeprowadzę reformy. Chcąc uwolnić plany powstańców, Aleksander Wielopolski zarządził w styczniu 1863 roku powór do wojska, tak zwaną brankę. Zarządzał imienny powór do wojska. Zarządzał brankę. Przygotować listę poborowych. Sporządzono imienne listy rekrutów. Umieszczono na nich osoby, które przygotowywały powstańców. Lista objęła ponad 12 tysięcy nazwisk. Skutek był odwrotny do zamierzeń Wielopolskiego. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Było to największe i najdłuższe z polskich powstań. Trwało ponad rok. Ponieważ Polacy nie posiadali regularnej armii, walki przybrały charakter partyzancki. Stoczono około 1200 bitew i potyczek. Najwybitniejszym przywódcą powstania był generał Romuald Traunt. Jako dyktator powstania ukrywał się przed Rosjanami pod nazwiskiem Michał Czarnecki i podawał za kupca. Kwatera dowódcza Traunta znajdowała się w zwykłym warszawskim mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Smolnej 3. Schwytany przez Rosjan Traunt został skracony na stopach cytadeli wraz z innymi członkami rządu narodowego. Przez oddziały partyzanckie przewinęło się ponad 200 tysięcy ludzi, ale jednorazowo na polu walki znajdowało się maksymalnie 25 tysięcy słabo uzbrojonych powstańców. Tymczasem jesienią 1863 roku
armia rosyjska w Królestwie Polskim liczyła ponad 200 tysięcy znakomicie uzbrojonych żołnierzy. Ponad 200 tysięcy obcego wojska w 5-milionowym kraju. To tak jakby dziś w Polsce stacjonowała obca armia licząca milion 300 tysięcy żołnierzy. Powstanie skazane było na klęskę. Powstanie styczniowe również kończy się klęską. Jednakże dalsze represje zaborców, germanizacja i rusyfikacja nie zniszczyły ducha narodu. Twierdzą polskości stał się wtedy każdy dom. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Nad Mękłowską matka się zadalała i mówić pacierza wcześniej nauczała. Ojcze nasz, zdrowaś, skład apostolski, będą sami śmierci kochał nad Polski. O Polsko, święte Twe imię, bo cichły pokryją, trwogą za siebie i inny, że tam w władzach mam domu. Prawdziwe jakieś prawdy opowiadano o Tobie, mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie. Ostatnim etapem walce o niepodległość Polski był okres I wojny światowej. W sercach Polaków pojawia się nadzieja na nadejście wolności. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy odziani w mundury wrogiej armii zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Rozdzielił nas swoje bracie, zły los i trzeba straż. Tu wrogi sobie szańca, patrzę do śmierci w twarz. Po kopach był wychyku, słuchanie warma tchu, stoimy na krót siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat ogniu drży, tu wrogi sobie szańca, stoimy jak ty. Zaledwie wczesnym rankiem armaty zaczną grać. Ty świstem twój morderczy o sobie daje znać. Na nasze niskie szańce szarpnęło rzucasz grać. I wołasz mnie i mówisz, to ja, twój brat, twój brat. Las płacze, ziemia płacze, pożarek stoi świat. A ty wciąż mówisz do mnie, to ja, twój brat, twój brat. O nie myśl o mnie, bracie, śmiertelny idąc mój. I w ogniu moich strzał, jak rycerz mężny snuły. A gdy mi zdala ułożysz, od razu bierz na cel. I do polskiego serca moskiewską kulą strzel. Bo wciąż my rady widzę, i co noc mi się śni, że ta, co nas minęła, wyrośnie z naszej krwi. Walczyli i ginęli Polacy, obcy armią z wiarą, że walka przyniesie Polsce niepodległość. Śli na wolę wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz ciężnie większym czynić można.
całe życie, które wziąłeś z Ciebie, całe do Ciebie, Ojczyzno, należy. Twych wielkich mężów, przykład doskonały, Twych bohaterów, wielkie święte kości. Wierzę w Twą przyszłość, pełną wielkiej chwały, potęgi, dobra i sprawiedliwości. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje, większej próby nic nie być Polakiem. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę znaleźliśmy się w granicach wolnego miasta Gdańska. Mieliśmy polską pocztę i cenników, ale mieszkała tu głównie ludność niemiecka. W większości stanowili o spokojni gospodarze, którym bardzo dobrze pracowało się na tych wszystkich ziemiach. Oliwia! Jednakże spokój narodów w Europie przerywał II wojny światowej. Było to 1 września 1939 roku. Hitler napadł na Polskę.
Było ciężko przetrwać tę wojnę. Posłuchajmy się jednego chłopca, który przyszedł w ten czas, zamieszkując obecną gminę Miłowiec. Witajcie, jestem Frost. Mam 7 lat. Mieszkam tu, w Mielec. Moja ulubiona pora roku to lato, bo nie trzeba chodzić do szkoły, a na polach roje się on ludzi. Jest kolorowo i wesoło, a drogą co chwila przejeżdża wóz. Lipiec i sierpień szybko mijają i już niedługo wracam do szkoły. Lubię tam chodzić. Trochę z kolegami psocimy, ale cóż, tak już jest. Wiem, że teraz jest wojna. Tato służy w wojsku, dokładnie w marynarce. Zostaliśmy z mamą na gospodarstwie zupełnie sami. W naszej wsi znajduje się punkt, gdzie przygotowuje się Żydów do dalszego transportu. Są to przeważnie kobiety i dzieci. Nie możemy im otwarcie pomagać, ale mama zawsze piecze o jeden chleb więcej. W drodze do szkoły staję tyłem do bramy, za którą są Żydzi, żeby mogli z mojego plecaka wyjąć przygotowany dla nich posiłek. Mam już prawie 10 lat. Jest zima, ostra zima. Byliśmy na kościele. Ksiądz powiedział, że to ostatnia wspólna msza. Poprosił, abyśmy udali się do domów, spakowali najpotrzebniejsze rzeczy, bo musimy uciekać. Wojska rosyjskie wkroczyły do plus i podobno lepiej, żeby nas nie było, kiedy tu dotrą. Mama płacze, spakowała nas. Uwolniamy zwierzęta. Wiemy, że bez nas umrą, ale co robić? Uciekamy na zachód. Jest styczeń 1945 roku. Cudem przekroczyliśmy Wisłę. Takich taborów jak nasz jest bardzo dużo. Idziemy już miesiąc, prowadzi nas ksiądz. Nie udało się, dopadli nas Rosjanie. Przed moimi oczami widzę straszne obrazy. Zamykam oczy, przytulam się do mamy. Nagle czuję, że jakiś obcy panie przemnie. Nie chcę jej puścić, więc ten przystarał do głowy pistolet. Nie puściłem mojej mamy, on odpuścił. Miałem tygodnie, miesiące. Jesteśmy w obozie przejściowym. Mieszkujemy u obcych ludzi. Z czasem wracamy do naszej wsi, do domu. Ale nie ma już Niemiec. Jest Miłowiec. Nie ma już śladów niemieckich nazw. Dom odzyskujemy w 1938 roku. Jest pusty. Tak samo w stanie, w którym mieszkali jeńcy, jest pusta. Co się z nim stało? Na szczęście tato wrócił z wojny cały i zdrowy. Jesteśmy bardzo biedni, ale razem. Ten naród po lesie kręcą.
tożsamość narodu, ofiary ludzkie w czasie powstania, wojen, strajków nie poszły na marne, to dzięki ich postawie i pomknięciu żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Po nich pozostałe pomniki i mogiły nazwy ulic. Szanuj te miejsca, przystań, zapaznicz, pamiętaj!